Cześć, siemka, witam Was moi drodzy. Dzisiaj otworzymy sobie przesyłkę od Mikołaja. Ta przesyłka przyszła do mnie już 2 tygodnie temu, ale ja jej nie miałem czasu otworzyć. Natomiast Mikołaju, jeżeli mnie oglądasz, to wiedz, że ja przesyłkę do Ciebie już wysłałem i no, być może już do Ciebie przyszła, a jeżeli nie przyszła, to na pewno w najbliższych dniach do Ciebie przyjdzie. Ja już tu trochę tą przesyłkę otworzyłem, żeby nie tracić czasu zbytnio na otwieranie tego. I teraz tu to wyjmiemy i zobaczymy, co my tu mamy ciekawego. Tu jest już puste w środku. No i mamy tak. Mamy tutaj taką kartkę. Jest to kartka z Emmą. Jest to maskotka Borussii Dortmund, taka pszczółka, bardzo fajna taka karta, taka pocztówka właściwie można powiedzieć. No i tu już mamy karty, mamy tak, International Star Schweinsteiger, mamy te karty z, to jest tak jakby to było Road to Brazil, ale to są, jak widzicie, to są podróbki chińskie, także no co mogę uważać o tych kartach, no są to po prostu zwykłe podróbki, no i ja czegoś takiego na pewno nie będę zbierał, nie wiem co jeszcze z tym zrobię, ale dzięki Ci Mikołaju, że mi je przysłałeś. Ja tu widzę jakieś chyba naklejki nawet, to sobie jakoś to postaram otworzyć. Czekajcie, może tak otworzę. Tu widzę, chyba naklejki będą. Tak mi się wydaje. Tak. Jest to ekstra klasa. Takie naklejki. O, tu mamy. O, proszę. Denis Aogo, co to jest? Jest tu chyba nawet autograf. To jest maszynowe, ale no nie wiem co to jest. Jakaś taka karteczka, takie, to jest z plastiku, bo jest bardzo twarde, ale nie wiem co to jest, bo no nie wiem, może ktoś będzie wiedział, to mi napisze. Dalej mamy tak. Tu mamy to autko Lexus, to co było w Biedronce, w tych gumach. No i tu mamy naklejki jeszcze dalej. O, proszę, szukała z Polski. Tu jest Champions League z poprzednich edycji. Fajnie, naprawdę taki przekrój. Głowackiego jeszcze mamy z Ekstraklasy. Dalej mamy tak. O, proszę, piękna karta w Toblauderku. I to się bardzo chwali, że jest właśnie w Toblauderku, że widać, że dbacie o karty. Game Changer Robin Van Persie, to jest Champions League Update 12-13. Tak, zgadza się. Tej karty akurat nie miałem, także bardzo Ci dziękuję, że mi ją wysłałeś. Dalej mamy tak. Tu mamy saszetkę w Toblauderku z FIFA 365, więc może jakaś karta będzie z tej edycji ciekawa. A, nie, jest Top Master, a więc bardzo fajna karta, ale jest z Champions League 13-14 chyba, tak zgadza się. Top Master Yaya Touré, Manchester City. Ja go akurat mam, bo z tej edycji mam komplet Top Masterów, no ale super, że mi go wysłałeś. Bardzo Ci dziękuję. Tu dalej mamy limitkę z FIFA 365, jest to Andres Iniesta, też świetnie zabezpieczone. Dalej, fans favorite John Terry z Champions League 11-12, a więc już edycja, która ma 5 lat, także super, że mi ją wysłałeś, tą karteczkę. Dalej mamy tak. Goalstopper Weidenfeller z 13-14, Star Player Touré, Goalstopper Neuer. O, proszę, mamy limitkę Neuera
z FIFA 365 i z tego co kojarzę, tej limitki chyba nie mam, bo bardzo mało mam kart właśnie z tej edycji, także super, że mi ją wysłałeś. Dalej mamy, o proszę, limitka Arturo Vidala. Ją akurat mam, ale super, bo limitki zawsze są w cenie. O proszę, jest również logo Juventusu z 13-14, super. Dalej mamy kartę duo z Bundesligi z sezonu poprzedniego. Tu mamy jeszcze, o, tu będzie coś fajnego. Czekajcie, może sobie to przetnę. Tu mamy tak. Jest to Bojan Kirkić. A to chyba są te podróbki z Primera División, z Ligi Hiszpańskiej. No te karty są takie świecące, no ale to są podróbki, także ja tego na pewno nie będę zbierał. Może to komuś wyślę, jakby ktoś chciał, to mogę mu te karty wysłać. Ale mamy piłkarzy Barcelony, no i mamy, jest również Messi, jeszcze taki młody. Dalej mamy karty z Bundesligi. To znaczy nie z Bundesligi, tylko z drużyny niemieckiej z 2010 roku. Takie ciekawe karteczki mamy. Gomez, Klose. O, w sumie całkiem fajna edycja, Podolski między innymi. Dalej mamy tu jeszcze w saszetce z Ekstraklasy 12-13 coś schowane. Zobaczymy zaraz, co to będzie. O, chyba karty z tej edycji właśnie. Mamy tak. Michała Bembena, Michała Jończyka, Koniecznego, Woźniaka, Działamidze i Mrozińskiego. No a tu jeszcze ostatnia partia kart, a więc w saszetce z Ekstraklasy tej ubiegłorocznej. Czekajcie, tylko to jakoś postaram się, może, bo jest dobrze sklejone, ale teraz za bardzo nie wiem, jak to otworzyć. O tak, może się uda. Jeszcze trochę trzeba przeciąć i zaraz zobaczymy, co tam będzie w środku schowane dla nas. O, chyba właśnie karty z tej właśnie edycji. Burliga, Nikitowicz, Malarczyk, Żyro, Jankowski i Stawarczyk. Czyli, moi drodzy, tak by ta przesyłka od Mikołaja wyglądała. Ja ci, Mikołaju, bardzo serdecznie za nią dziękuję. Tak jak już mówiłem, ja tobie przesyłkę już wysłałem. Może już u ciebie jest, może będzie w najbliższych dniach. Także tak by ten odcinek wyglądał. Ja was zapraszam na kolejne. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.